imagine there's no heaven. Imagine there's no country. Imagine no possessions. Witam Państwa. Punktem wyjścia dla zrozumienia dalszej historii marksizmu, a przede wszystkim dla zrozumienia współczesności, jest pewien zasadniczy, rzucający się w oczy fakt, na który jednak do tej pory nikt nie zwracał uwagi, oraz wynikające z niego logiczne konsekwencje. Dlatego fakt ten i jego konsekwencje muszą być wyraźnie nazwane. Od czasu opublikowania Prawa do lenistwa przez koncepcję rewolucji seksualnej, model wychowania antyautorytarnego, teorię krytyczną i rewolucję kontrkulturową lat 60. marksizm całkowicie pomijał jedną kwestię. Kwestię skutecznej produkcji dóbr w ilości umożliwiającej powszechny dobrobyt. Tworzył jednocześnie mit automatyzacji zwalniającej ludzi z konieczności kwalifikowanej i systematycznej pracy, a od połowy lat 60. aktywnie zwalczał etos pracy i wszystkie instytucje społeczne sprzyjające jego tworzeniu i utrwalaniu. Tradycyjną rodzinę, religię, obyczajowość i model wychowania formującego. I dążył do stworzenia osobowości człowieka niezdolnego do działania długofalowego, systematycznego i planowego. Upowszechnienie takiej postawy, zgodnie z elementarną wiedzą psychologiczną i socjologiczną, musi prowadzić do powstania społeczeństwa niezdolnego do samodzielnej produkcji dóbr koniecznych do zaspokajania jego potrzeb, co w warunkach cywilizacji wysokich technologii musi prowadzić do ekonomicznej nędzy, pogłębiającego się deficytu dóbr i wszystkich związanych z tym konsekwencji, w tym społecznych patologii. A w rezultacie do kolonizacji takiego społeczeństwa przez społeczeństwa lepiej zorganizowane, albo do podjęcia przez to społeczeństwo agresji w celu siłowego zaboru potrzebnych im dóbr, czyli do grabieży. Dla zilustrowania, o co dokładnie chodzi, podam bardzo prosty przykład. Kilka dni temu w telewizyjnym wywiadzie minister cyfryzacji została zapytana, dlaczego mimo wydatku wielu miliardów złotych i upływu wielu lat polska administracja nie została do tej pory skomputeryzowana. W odpowiedzi pani minister stwierdziła, że w zasadzie administracja została w rzeczywistości w znacznym stopniu skomputeryzowana, ale że była to komputeryzacja, jak to ładnie nazwała, optymistyczna, prowadzona w sposób nieskoordynowany, w rezultacie czego w państwie działa poprawnie wiele odrębnych systemów wyspowych, nie mających ze sobą jednak powiązań i nie dających się powiązać, bo inaczej skonstruowanych. Oznacza to, że ludzie i firmy, które te cyfryzacje planowały i prowadziły, a następnie odbierały, w gruncie rzeczy wykonały swoją pracę i wzięły za to należne pieniądze, pozostając w głębokim przekonaniu dobrze wypełnionego zadania, ale potrzebnego i społecznie użytecznego produktu jak nie było, tak nie ma. To jest wynik działalności spontanicznej i zapewne nie jest to wynik złej woli, ale psychicznej niezdolności ludzi, którzy cyfryzację planowali i prowadzili, do działania planowego i myślenia szerszymi kategoriami systemowymi. Wiem, że się powtarzam, że nawet jestem nudny, ale opisanego faktu i jego konsekwencji pomijać nie można. Jeśli ten niezbywalny aspekt rzeczywistości nie pojawia się w żadnej z dyskusji publicznych, to znaczy, że z jakichś względów został on z nich wyparty albo jest nieustannie i z uporem wypierany. A teraz możemy wrócić do historii marksizmu. Znajdujemy się w niej na osi czasu mniej więcej w 1970 roku, gdy fiaskiem zakończyła się studencka rewolta prowadzona przez aktywistów Nowej Lewicy. Rewolta ta poniosła klęskę, ponieważ natrafiła na zorganizowany opór władzy, a przede wszystkim dlatego, że utraciła poparcie szerokich mas społecznych.
większość wznoszonych przez lewicę postulatów została przez system spełniona, obyczajowość uległa znacznej liberalizacji, prawne podstawy dyskryminacji rasowej zostały usunięte, kapitalizm zachowywał jeszcze zdolność finansowania młodego pokolenia pasożytów, zapewniając im darmowy dobrobyt. Tak więc uliczne protesty studentów nie były zrozumiałe dla pokolenia ich rodziców. A recesja 1967 roku, a przede wszystkim kryzys paliwowy roku 1973 i wzrost bezrobocia spowodowały otrzeźwienie znacznej części hipizującej, ale stopniowo dorastającej i wchodzącej w wiek dojrzały młodzieży. Sformułowany bardzo ogólnie przez Herberta Marcuse w Tolerancji represywnej cel polegający na objęciu przywództwa nad społeczeństwem przez mniejszościową lewicę w kontekście opisanych na wstępie faktów oznaczał w praktyce przejęcie przez krytyczną, niezdolną do pozytywnego działania lewicę przywództwa nad krytycznym, niezdolnym do produkcji dobrobytu społeczeństwem. W tradycyjnych kategoriach objęcie przywództwa nad społeczeństwem oznacza objęcie władzy politycznej, ale objęcie władzy politycznej oznacza wzięcie również odpowiedzialności przed społeczeństwem za ekonomiczny wynik życia społecznego, a w opisanym przypadku oznacza to ekonomiczną nędzę, bunt społeczny, którego w ramach demokracji nie można stłumić terrorem, i nieuchronną utratę władzy. Z tego względu najważniejszą konsekwencją rewolucji lat 60. było powstanie nowej koncepcji władzy i nowej koncepcji życia społecznego. W koncepcji tej, wbrew intencjom przywódców studenckich dążących do przewrotu politycznego, krytyczna lewica nie przejmuje władzy politycznej, kierującej życiem społecznym, ale obejmuje pozycję moralnego autorytetu i recenzenta narzucającego zasady życia społecznego, ale bez brania za nie odpowiedzialności. Przedstawiona koncepcja może wydawać się całkowicie absurdalna z punktu widzenia zdrowego rozsądku, ponieważ wydaje się wykluczone, żeby wykształcona i racjonalnie myśląca większość społeczeństwa zaakceptowała dyktat mniejszości prowadzący to społeczeństwo do upadku. I jest to stwierdzenie słuszne, dopóki większość społeczeństwa jest rzeczywiście wykształcona i racjonalnie myśląca i ma oparcie w weryfikującej wyniki jej działań rzeczywistości. Następnych 25 lat historii marksizmu to okres dojrzewania kolejnych pokoleń wychowywanych już w fikcyjnej rzeczywistości ekonomicznej i pozbawianych zdolności racjonalnego myślenia. Pojęcie marsz przez instytucje oznacza długofalową akcję przenikania ideologów nowego marksizmu do instytucji życia publicznego i przekształcanie tych instytucji zgodnie z zasadami nowej ideologii, ale ma ono dwa różne znaczenia. W pierwszym znaczeniu hasło marszu wzniósł w 1967 roku przywódca niemieckich studentów Rudi Dutschke, ale oznaczało ono wchodzenie marksistowskich aktywistów do instytucji rozumianych jako organizacyjne formy życia społecznego, przede wszystkim media oraz system edukacji i wychowania, i dezorganizowanie lub niszczenie tych instytucji od środka, zgodnie z zasadą wywrócić cały ten sklep do góry nogami, co było zgodne z najprostszą, destrukcyjną interpretacją marcuzowskiej tolerancji represywnej. Jednak hunwejbinowskie stanowisko Dutschkego skrytykował Jürgen Habermas jako lewicowy faszyzm, a wkrótce odbyło się mało znane, a ważne spotkanie. W lutym 1968 roku w Ewangelickiej Akademii Bad Boll zorganizowano kameralną dyskusję z udziałem Rudiego Dutschke i marksistowskiego filozofa Ernsta Blocha, obserwowaną i relacjonowaną przez 47 dziennikarzy z największych niemieckich mediów. W 1998 roku w Bad Boll zorganizowano konferencję dla uczczenia 30. rocznicy tego spotkania, co wskazuje na jego znaczenie. Dlaczego spotkanie to było tak ważne, chociaż nie powiedziano w jego trakcie nic istotnego? No, może z wyjątkiem jednej wypowiedzi Dutschkego o tym, że zdaniem Fidela Castro
Kościół katolicki staje się bardziej rewolucyjny niż rewolucyjne partie lewicowe. Jeszcze w 1918 roku Ernst Bloch napisał esej pod tytułem Duch utopii, a w swoim głównym dziele pod tytułem Zasada nadziei przedstawił w opozycji do klasycznego marksizmu obronę utopii rozumianej jako walczący optymizm, czyli dążenie do lepszej rzeczywistości. Konkretność utopii w ujęciu Blocha polega nie na możliwości jej realizacji, ale na upartym dążeniu do niej w praktycznym działaniu. W latach 1972-74 w tekście pod tytułem Experimentum Mundi przedstawił Bloch wizję świata jako nieustannego eksperymentu, w którym trwa walka o lepszą przyszłość i walka ta nigdy się nie kończy, co było tylko inną wersją krytycznej koncepcji nieustannej zmiany status quo. W swoich pracach Bloch wiele uwagi poświęcił religii, szczególnie chrześcijaństwu, jako źródłu nadziei, ale pozostając marksistą, w 1968 roku napisał książkę pod tytułem Ateizm w chrześcijaństwie ze słynnym zdaniem: tylko ateista może być dobrym chrześcijaninem i tylko chrześcijanin może być dobrym ateistą, które otworzyło drogę do marszu przez instytucje religii i zblatowanie chrześcijaństwa. Bloch traktował Duczkego jako swojego duchowego następcę, zawiązała się między nimi nawet przyjaźń i wywarł na niego istotny wpływ. Po zamachu, w którym Duczkę został ciężko ranny, w 1971 roku przyznał on, że w 1968 roku miał złudzenia, że sytuacja dojrzała do rewolucji i uznał potem, że marsz przez instytucje musi mieć charakter wojny kulturowej. W tej wojnie fanatyczni aktywiści nie byli jednak już potrzebni, bo chodziło o zupełnie inny marsz. Chodzi o to, że o ile państwo tworzą instytucje w rozumieniu organizacyjnym, to społeczeństwo rozumiane jako wspólnota kulturowa tworzą instytucje o charakterze symbolicznym, nad których treścią nie zastanawiamy się nieustannie. Autorytet tych instytucji nie wynika z nieustannej weryfikacji ich treści. Większość ludzi nie ma zresztą kwalifikacji do takiej analizy, ani ze zrozumienia ich miejsca w ogólniejszej strukturze, ale przekazywany jest w procesie wychowania jako pewien kulturowy idiom. Niezależnie od tego, jakie formy organizacyjne przybiera życie rodzinne, naukowe, artystyczne czy religijne, w ramach tego idiomu instytucjom organizacyjnym przypisywane jest określone rozumienie takich pojęć jak rodzina, nauka, sztuka czy religia. W wyniku wychowania w konkretnej kulturze następuje identyfikacja instytucji organizacyjnych z określonymi treściami pojęć, czyli instytucji symbolicznych. I zamach na te instytucje organizacyjne jest odbierany jako zamach na samą kulturę i budzi opór. Podam przykład. W czasie rewolucji francuskiej miały miejsce rzezie kleru i niszczenie świątyń, co nawet w krytycznych wobec kościoła kręgach społecznych traktowane było jako barbarzyństwo. Ale Robespierre przeciwstawił się takim praktykom i wprowadził do katolickich kościołów kult najwyższej istoty, co z oczywistych względów już takich oporów nie budziło. W historii można wskazać zresztą wiele przykładów podobnych marszów przez instytucje. Dzięki zaufaniu, jakie wychowane w kulturze społeczeństwo ma do instytucji organizacyjnych, dopóki pozostają one nienaruszone, nie jest ono w stanie zauważyć powolnych zmian ich treści, a w rezultacie zmian tych treści społeczeństwo zaczyna realizować zupełnie inne cele albo ulega tak dalekiej dezorganizacji, że po prostu przestaje funkcjonować i staje się podatne na każdą manipulację. Tak rozumiany marsz wymagał więc stopniowego przedefiniowania wszystkich instytucji zgodnie z założeniami teorii krytycznej, czyli odwrócenie ich uformowanych przez tradycyjną kulturę treści. Dwa zjawiska umożliwiły rozwój i perspektywiczny sukces nowego marksizmu.
Pierwszym było rozpoczęcie realizacji finansowanego z zewnętrznych źródeł programu państwa opiekuńczego, którym zerwany został związek między celową działalnością produkcyjną a dysponowaniem dobrobytem. Drugim był dokonujący się zwrot lingwistyczny, który umożliwił oderwanie refleksji nad społeczeństwem od rzeczywistości. Wyznaczając cele działania, kierujemy się systemem wartości. Wychowanie kształtuje ludzkie nawyki umożliwiające podejmowanie wysiłku, ale wybierając środki realizacji celów, posługujemy się wiedzą o rzeczywistości, ponieważ to ta wiedza umożliwia przewidywanie rzeczywistych skutków naszych działań. Człowiek posiadający rzetelną wiedzę o rzeczywistości potrafi przewidzieć, że próba realizacji utopii musi nie tylko ponieść klęskę, ale i doprowadzić do konkretnych szkód. Jeśli celem marksizmu było przekonanie społeczeństwa o realności utopii, to warunkiem jego sukcesu było pozbawienie społeczeństwa zaufania do wiedzy o rzeczywistości i o obiektywnym charakterze rządzących nią praw. Proces ten umożliwiony został przez dokonujący się w naukach humanistycznych tzw. zwrot lingwistyczny. Zwrot lingwistyczny, czyli zmiana paradygmatu nauk społecznych, opierał się na dwóch założeniach. Pierwszym, że rzeczywistość nie jest dostępna bezpośredniemu poznaniu, a tylko przez jej językowy opis, który jest zjawiskiem kulturowym, a zatem nie jest dostępna obiektywna wiedza o samej rzeczywistości i badać możemy tylko jej opis oraz zasady rządzące tym językiem, a nie rzeczywistością. Drugim, że instytucje społeczne nie istnieją obiektywnie, ale są tworem języka i kulturowej konwencji. Założenia te były wynikiem rozszerzonej interpretacji teorii aktów mowy. Jej podstawy stworzył w połowie lat 50. angielski filozof John Austin. Austin, wówczas profesor filozofii moralności na Uniwersytecie w Oksfordzie, wygłosił na Uniwersytecie Harvarda cykl wykładów wydanych w 1962 roku pod tytułem Jak tworzyć fakty słowami, a teorię aktów mowy rozwinął w latach 60. jego uczeń, amerykański filozof John Searle. Zgodnie z teorią aktów mowy istnieją pewne typy wypowiedzi, nazywamy je performatywnymi, nie opisujące rzeczywistości, ale tworzące lub przekształcające rzeczywistość, to znaczy dokonujące nakierowanych na skutek tzw. aktów illokucyjnych. I chociaż to oddziaływanie odbywa się w sferze symbolicznej, to ma ono wpływ na rzeczywistość praktyczną. Na przykład akt nominacji jakiejś osoby na generała tworzy generała symbolicznie, ponieważ niczego nie zmienia w samej nominowanej osobie, ale oddaje jej również znaczne możliwości podejmowania decyzji w działaniu praktycznym, a stworzona w ten sposób hierarchia symbolicznych stopni umożliwia działanie skomplikowanego aparatu armii. Teorie Austina powstały w ramach filozofii języka, ale zostały przeniesione do nauk społecznych i umożliwiły zakwestionowanie możliwości obiektywnego poznania rzeczywistości już nie przez samego Austina, bo ten zmarł w 1960 roku, ale przez jego następców. Podkreślam znaczenie tego zdania. Nie chodzi o to, że uniemożliwione zostało obiektywne poznanie rzeczywistości, bo na ten temat można długo i rzeczowo dyskutować, ale o to, że stopniowo zmienił się paradygmat nauki, czyli upowszechniło się przekonanie, że takie obiektywne poznanie jest niemożliwe. Pojęcie zwrotu lingwistycznego wprowadził austriacki filozof, członek kręgu wiedeńskiego i późniejszy asystent Alberta Einsteina, Gustav Bergman, a zjawisko opisał szczegółowo amerykański filozof Richard Rorty w książce z 1967 roku pod tytułem Linguistic Turn. Najważniejszy był jednak praktyczny skutek tego zjawiska. O ile bowiem nie mamy obiektywnej wiedzy o rzeczywistości i z tej wiedzy nie możemy wysnuwać żadnych wniosków co do rządzących nią zasad, to nie zmienia to faktu, że rzeczywistość społeczna istnieje. Tak więc musi powstać jakiś sposób ustalania, jakie są lub jakie powinny być zasady
rządzące tą społeczną rzeczywistością. Takie były początki pojęcia i teorii dyskursu, głównej idei marszu przez instytucje. Pojęcie dyskursu stało się ostatnio bardzo modne i używają go z wielką nonszalancją przedstawiciele skrajnie odmiennych ideologii, ale wszystko wskazuje na to, że jest ono używane na określenie dyskusji. Tyle tylko, że lepiej ono brzmi, jest trendy i świadczy o wyższych intelektualnych ambicjach użytkowników. Tymczasem pojęcie to, chociaż ma znacznie starszą historię, współcześnie stało się elementem frazeologii nowego marksizmu i jeśli stosowane jest bezrozumnie nawet przez jego przeciwników, to znaczy, że przejęli oni marksistowski język, co samo w sobie jest już świadectwem kulturowej dominacji marksizmu. Wyjaśniam więc w największym skrócie. Formuła dyskusji została wypracowana jeszcze przez średniowieczną scholastykę. Jej celem było poszukiwanie prawdy, a punktem odniesienia dla ewaluacji ścierających się stanowisk była wiedza o rzeczywistości traktowanej jako relacja o faktach, niezależna od subiektywnej interpretacji czy oceny. Jednym z warunków dyskusji jest właśnie oddzielenie tego, co jest opisem rzeczywistości, czyli wiedzy o faktach, od subiektywnych interpretacji, ocen czy reprezentowanych interesów. Ta sfera obiektywna jest podstawą do weryfikacji zasadności stanowisk i jest, można powiedzieć, samodzielnym argumentem. W nowym paradygmacie lingwistycznym taka obiektywna wiedza o rzeczywistości, nazywana tradycyjnie prawdą, nie istnieje, a więc dyskusja dotycząca życia społecznego musi być zorganizowana według innych zasad i mieć inny cel. Istnieje kilka teorii dyskursu, ale najważniejszą dla nowego marksizmu stworzył przedstawiciel drugiego pokolenia szkoły frankfurckiej i reformator teorii krytycznej Jürgen Habermas. Ten sam, który skrytykował faszystowską postawę Rudiego Duczkę na kongresie w Hanowerze w 1967 roku. Główne dzieło Habermasa, Teoria działania komunikacyjnego, opublikowane zostało w 1981 roku, ale było ono podsumowaniem nowej koncepcji prawdy konsensualnej wprowadzonej w pracy z 1973 roku pod tytułem Teorie prawdy. Według Habermasa o prawdziwości lub fałszywości wypowiedzi przy braku obiektywnych kryteriów weryfikacji decyduje ich asertoryjna siła, a więc sam fakt, że coś stwierdzamy, domagając się tym samym uznania stwierdzenia za prawdziwe, stanowi argument przesądzający o prawdziwości stwierdzenia. Uzasadnieniem prawdziwości takiego roszczenia nie może być oczywistość doświadczenia, ale przebieg dyskursu, czyli procesu, w którym ustalana jest prawda. Przekładając to na normalny język, oznacza to, że prawdą jest to, co w trakcie dyskursu zostaje przedstawione jako prawda i uznane za prawdę przez wszystkich jego uczestników, ponieważ warunkiem prawdy jest konsensus. Jak łatwo się domyśleć, punktem odniesienia dla argumentacji wspierającej różne stanowiska nie może być rzeczywistość, a staje się nią siła przekonywania. Nie jest ona jednak zawieszona w próżni. Teoria dyskursu, którego celem jest konsensus, tworzy własną przestrzeń, w której istotną rolę odgrywają pojęcia racjonalności komunikacyjnej i etyki komunikacyjnej. Racjonalność komunikacyjna to zasada myślenia, którego celem jest konsensus. Nie jest ona z definicji sprzeczna z racjonalnością w znaczeniu potocznym, czyli z logicznym myśleniem przyczynowo-skutkowym, ale ta logiczna racjonalność nie jest zasadą obowiązującą i nadrzędną, ponieważ nie ma ona oparcia w obiektywnie stabilnej rzeczywistości. Rzeczywistością stanowiącą układ odniesienia jest tak zwana intersubiektywność, nie będąca ani obiektywnością, bo obiektywność nie istnieje, ani subiektywnością, bo subiektywność wyklucza konsensus. Dyskurs jest sam dla siebie przestrzenią odniesienia i tworzy własną etykę dyskursu. Zasady etyki dyskursu opracował Habermas wspólnie z wieloletnim współpracownikiem Karlem Otto Appelem.
Konsensus nie jest kompromisem, czyli wypracowaniem stanowiska możliwego do przyjęcia przez wszystkich w wyniku ustępstw każdej ze stron z jasno zdefiniowanego własnego stanowiska, poglądu, interesu. Konsensus w rozumieniu teorii dyskursu nie oznacza zgody wszystkich stron na wypracowane stanowisko, ale porzucenie dotychczasowego stanowiska i przyjęcie stanowiska wspólnego jako własnego. Konsensus oznacza nie tyle akceptację, co afirmację wypracowanego w drodze negocjacji stanowiska. Warunkiem wstępnym samego przystąpienia do dyskursu jest rezygnacja z przekonania o obiektywnej zasadności własnego stanowiska. Jest to logiczne, jeśli bowiem ktoś ma przekonanie o takiej zasadności, to celem jego udziału w dyskursie będzie raczej uzasadnianie słuszności swojego stanowiska, a nie dążenie do akceptacji, a nawet afirmacji stanowiska wspólnego, które nie jest z własnym stanowiskiem tożsame. Takie podejście jest więc sprzeczne z ideą konsensusu. Chociaż może wydawać się to dzieleniem włosa na czworo, warto podkreślić znaczenie tego aspektu, ponieważ etyka dyskursu wykracza poza ramy samego dyskursu w takim znaczeniu, że w jej kategoriach każde wyraźnie sprecyzowane stanowisko, każdy pogląd, którego ktoś chciałby bronić, a nawet tylko uznaje za obiektywnie uzasadniony, ustawia go od razu na pozycji przeciwnika konsensusu, czyli siewcy niezgody, konfliktu i nienawiści. Jeszcze raz powtórzę z uporem. Jeśli ktokolwiek używa pojęcia dyskurs, a nie dyskusja, lub godzi się na udział w dyskursie, a nie w dyskusji, to powinien zdawać sobie sprawę z tego, że rezygnuje z prawa do posiadania sprecyzowanych przekonań oraz do odwoływania się do wiedzy o rzeczywistości jako argumentu te przekonania uzasadniającego. Przedstawiona w największym skrócie neomarksistowska koncepcja powszechnej zgody jest trudno przetłumaczalna na język praktyki, ponieważ nie wiadomo, co decyduje o tym, jaka prawda jest wynikiem dyskursywnego konsensusu. Odpowiedź jednak jest prosta. Decyduje o tym to, której ze stron udało się skutecznie skłonić drugą stronę do uznania jej stanowiska za własne. Postulat Marcusego, żeby mniejszość zdobyła dominację nad większością i dyktowała jej zasady życia społecznego, sam w sobie nie znaczy nic i nie jest niczym nowym, ponieważ nie ma podstaw do założenia, że program mniejszości musi być sprzeczny z interesem większości. W realnym życiu każda elita wykreowana przez większość i zarządzająca życiem społecznym staje się taką właśnie mniejszością. Problem w tym, że każdy program lewicy, z przyczyn, które przedstawiłem wcześniej, musi prowadzić do ekonomicznej nędzy i to w pierwszej kolejności do nędzy większości, ponieważ mniejszość, dyktując zasady życia społecznego i zasady dystrybucji dóbr, najpierw zabezpieczy dostęp do deficytowych dóbr sobie i swoim poplecznikom. W demokracji lewica nie ma więc szans na zdobycie poparcia większości, o ile większość potrafi racjonalnie ocenić skutki programu lewicy i ma środki do sformułowania własnego stanowiska. Zwrot lingwistyczny stworzył nowy, antyrealistyczny paradygmat utrudniający ocenę skutków różnych ideologii, ponieważ odrywa ją od rzeczywistości. Ale paradygmat ten zdominował przede wszystkim środowiska naukowe, czyli społeczny margines, i nie przesądzał o stanowisku zwykłych ludzi, którzy to stanowisko formułują w konfrontacji z rzeczywistością i ze stanowiskiem innych, zwykłych, normalnie myślących ludzi. Habermasowski dyskurs tworzy intersubiektywną przestrzeń wypracowywania konsensusu, na który nie ma wpływu subiektywne stanowisko stron, bo muszą one zrezygnować z niego na wstępie, ani obiektywna rzeczywistość, której po prostu nie ma. A więc przestrzeń, w której wynik konsensusu jest wyłącznie wynikiem siły przekonywania. Habermas nazwał je roszczeniem znaczenia, Geltungsanspruch. Chodzi więc o techniki przekonywania.
Techniki takie badał, uporządkował i opisał rumuński komunista Serge Moscovici. Moscovici w 1944 roku współpracował ze wspomnianym już letrystą Isidori Su, potem wykładał w nowojorskiej New School, następnie w założonej przez emigrantów z Uniwersytetu na Wygnaniu w Szkole Zaawansowanych Studiów Społecznych, a w 1975 roku założył w Paryżu Europejskie Laboratorium Psychologii Społecznej. W 1976 roku Moscovici wydał książkę pod tytułem Społeczny wpływ i społeczna zmiana, a w 1979 najważniejszą swoją pracę pod tytułem Psychologia aktywnych mniejszości. Opisanych przez Moscovici technik zdobywania przez mniejszość wpływu na większość naucza się dzisiaj na wszystkich kursach dla negocjatorów, ale wówczas były one odkryciem. Najważniejszym stwierdzeniem Moscovici było to, że duże, zróżnicowane grupy mają zwykle słabiej zidentyfikowany wspólny interes i są bardziej skłonne do weryfikacji swojego stanowiska, a mając poczucie siły, jaką daje liczebność, są zwykle bardziej pasywne i bardziej tolerancyjne. Natomiast małe, ale dobrze zorganizowane, a przede wszystkim zdeterminowane i aktywne grupy o wyraźnie sprecyzowanym celu mają możliwość narzucania swojego stanowiska niezorganizowanej większości. Istotne jest również to, że po pierwsze, tak zwany dyskurs ma w rzeczywistości formę publicznej debaty, a raczej publicznego widowiska, w którym ścierające się strony walczą o pozyskanie przychylności większościowej publiczności, a ze względu na formułę nie mają znaczenia argumenty rzeczowe i racjonalne, a argumenty emocjonalne. A po drugie, w epoce współczesnych technik komunikacyjnych i dominacji mediów trudno w ogóle mówić o większości, ponieważ ta stanowiąca widownię medialnych igrzysk statystyczna większość w istocie stanowi masę całkowicie izolowanych, wpatrzonych w ekrany telewizorów i komputerów widzów. O wyniku dyskursu pozbawionego odniesień do rzeczywistości, przykładem likwidacji takich odniesień, jest całkowita eliminacja tematyki produkcji dóbr. Decydują więc względy czysto emocjonalne, a podstawową metodą osłabiania pozycji negocjacyjnej przeciwnika jest stygmatyzacja wartości decydujących o jego tożsamości. Najważniejszym zabiegiem stygmatyzującym całą kulturę, podkreślam całą, bo wraz ze wszystkimi instytucjami ją tworzącymi, a więc religią, rodziną i wychowaniem formującym, było dokonane już w dialektyce oświecenia przeciwstawienie natury i kultury, wolności i przymusu oraz obarczenie kultury i katolicyzmu winą za antysemityzm i Holokaust, czyli utożsamienie kultury z wszelkiego rodzaju patologiami. Nie ma tu miejsca na rozwijanie tematu, ale fakt, że stygmatyzacja może opierać się na czystej manipulacji, nie ma żadnego wpływu na jej skuteczność. Oto prosty przykład. Znana wszystkim fraza Gott mit uns, czyli Bóg z nami, wywodzi się z tradycji żydowskiej, była zawołaniem bojowym już w czasach późnego Cesarstwa Rzymskiego, potem została przejęta przez Zakon Krzyżacki, następnie przez szwedzką armię Gustawa Adolfa, a z czasem stała się zarówno hasłem rosyjskiego imperium, jak i cesarstwa niemieckiego i pojawiła się na klamrach niemieckich wojsk w czasie I wojny światowej, a w końcu na klamrach wojsk Niemiec hitlerowskich. Zarzut, że religia była częścią ideologii narodowego socjalizmu, wydaje się więc oczywisty i uzasadniony. Ale poza możliwościami emocjonalnego dyskursu leży racjonalne wyjaśnienie, że ideologia nazistowska odwoływała się z jednej strony do ezoteryzmu, z drugiej zaś do germańskiego poganizmu, tego samego, do którego nawiązywał wandalizm porównawczy Asgera Jorna. A pojęcie Bóg, wypisane na klamrach, może oznaczać Boga chrześcijańskiego, ale i starożytnego Zeusa czy germańskiego Odyna. W emocjonalnym dyskursie przebijają się skojarzenia najprostsze,
a zatem nieuchronnie utrwala się stygmatyzujące kulturę chrześcijańską jej skojarzenie z hitleryzmem i Holokaustem. Wyrabianie w publiczności dyskursu przekonania o różnorakim, szczególnie zbrodniczym upośledzeniu przeciwnika ideologicznego, a u przeciwnika kompleksu niższości i poczucia winy, może być szczególnie skuteczne nie w kwestiach zasadniczych, które jednak budzą aktywność umysłową i zmuszają do konfrontacji argumentów, ale w sferze drobnych, odczytywanych intuicyjnie symboli określających wzajemny status stron dyskursu. Te symbole statusu budują przychylność lub niechęć publiczności dyskursu do jego stron i często decydują o jego wyniku. Kwestie tzw. przewagi i przemocy symbolicznej badał i opisał francuski marksista Pierre Bourdieu w książce z 1979 roku pod tytułem Różnica – krytyka społecznego osądu. Zdominowanie społeczeństwa przez lewicę oznacza możliwość dyktowania społeczeństwu nowych zasad życia społecznego i może być ono skuteczne dopiero wtedy, gdy te nowe zasady zostaną uznane przez społeczeństwo za normę, czyli mówiąc w uproszczeniu, za stan normalny. W przypadku marksizmu klasycznego oznaczało to konieczność zmiany norm społecznych na komunistyczne. Jednak w przypadku nowego marksizmu krytycznego, który z definicji nie uznaje żadnych norm, bo pojęcie normy jest sprzeczne z pojęciem zmiany, celem była likwidacja pojęcia normy w ogóle. W tym celu konieczne stało się nie tyle zakwestionowanie samej idei normy społecznej, ponieważ nie jest to wystarczającym powodem dla odrzucenia jej, co wykazanie, że norma społeczna jest źródłem opresji i społecznej krzywdy. W procesie tym coraz większą rolę miały odegrać mniejszości seksualne, jako najbardziej skonfliktowane z normami społecznymi, a zatem najbardziej narażone na opresję. Sprawa włączenia homoseksualistów, tym terminem będę określał dla zwięzłości wszystkie odmiany nieheteroseksualizmu, a raczej aktywistów tego środowiska, bo nie chodzi tu o całe środowisko, ale o jego politycznie aktywny margines, ma szersze tło. Marksizm bazuje na społecznej krzywdzie i nierozwiązywalnym konflikcie, a jego misja polega na wyzwalaniu upośledzonej przez system grupy społecznej. Na początku lat 70., kiedy społeczeństwa Zachodu korzystały z dobrodziejstw państwa opiekuńczego, straciła uzasadnienie większość antysystemowych postulatów lewicy. Nawet w napędzającej aktywność ruchów pacyfistycznych w wojnie w Wietnamie w 1973 roku podpisano układ paryski przygotowujący wyprowadzenie amerykańskich wojsk i w 1975 roku cały Wietnam zajęli komuniści. Marksizm znalazł się w aksjologicznej pustce. Potrzebny był nowy, nierozwiązywalny konflikt i nowa krzywda. Historia politycznej aktywności homoseksualistów zaczęła się od rozruchów, jakie miały miejsce w 1969 roku w Nowym Jorku po interwencji policji w klubie Stonewall. Od 1971 roku zaczęły powstawać organizacje walczące o prawa homoseksualistów, skupiające również politycznie aktywnych heteroseksualistów, a w 1973 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne skreśliło homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych, co przyspieszyło proces depenalizacji homoseksualizmu. Nie będę przedstawiał tej historii, jest ona obszernie opisana. Zwrócę natomiast uwagę na jej funkcjonalny aspekt. Otóż problem homoseksualizmu zaczął nabierać znaczenia dopiero wtedy, gdy pojawiła się koncepcja Habermasowskiego dyskursu i jego konsensualna koncepcja prawdy. Jak wcześniej wspominałem, w konsensusie nie chodzi o akceptację rozwiązania kompromisowego, ale o uznanie za własny, a wręcz o afirmację wyniku konsensusu. Wykracza to daleko poza ramy tradycyjnej tolerancji,
która polega na respektowaniu prawa do odmienności i odstępstw od normy, ale nie kwestionuje samej normy. Dopiero etyka dyskursu upoważniła mniejszości seksualne nie tylko do domagania się uznania dopuszczalności ich zachowań, ale, chociaż niezbyt konsekwentnie, do uznania ich za normę. W ramach etyki dyskursu każdy, kto wyklucza możliwość uznania racji homoseksualistów za decydujące, z definicji jest siewcą niezgody i nienawiści. A ponieważ mówimy o niuansach wpływających na wynik dyskursu, to, czy jest to uzasadnione racjonalnie, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Kwestia homoseksualizmu jest o tyle szczególna i ważna dla nowego marksizmu i dlatego nabiera ona coraz większego znaczenia, że osiągnęła ona granicę, poza którą między mniejszościami a heteronormatywną większością powstaje konflikt rzeczywiście nierozwiązywalny. Chodzi o to, że o ile nie ma żadnego problemu z tolerancją dla homoseksualistów, to większość społeczeństwa nie może uznać homoseksualizmu za zachowanie normalne, a tym bardziej go promować, ponieważ upowszechnienie się zachowań homoseksualnych musi doprowadzić nie tylko społeczeństwo, ale cały gatunek do wymarcia. Ograniczenie zasięgu zjawiska, jakim jest homoseksualizm, jest więc nakazem nie jakiejkolwiek kultury, ale jest nakazem ewolucji. Nie zmienia to faktu, że konflikt taki istnieje i jest pożywką dla formułowania zarzutów opresyjności tradycyjnej kultury, przed którymi większościowe społeczeństwo, jeśli nie chce popełnić samobójstwa, po prostu ustąpić nie może. Nowy marksizm rozwijający się od początku lat 70., który nazywam marksizmem semantycznym, utracił wszelki związek z realiami życia społecznego i dzięki zwrotowi lingwistycznemu skoncentrował się na sferze językowych spekulacji. Dlatego marsz przez instytucje wymagał kadr, które byłyby w stanie stopniowo przedefiniowywać instytucje tradycyjnej kultury. Podobnie jak w końcu lat 40., ten etap rewolucji rozpoczął się w sferze sztuki, kształtującej mentalność społecznych elit. Joseph Beuys jest uważany za jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Z wykształcenia rzeźbiarz, z przekonania zwolennik steinerowskiego ezoteryzmu, z ducha wielbiciel Johna Cage'a. W latach 60. stał się Beuys jedną z czołowych postaci neodadaistycznego ruchu Fluxus. W 1967 roku Beuys założył niemiecką partię studentów, której celem od 1970 roku było rozszerzenie politycznej aktywności na wszystkie grupy społeczne dla pozyskania w zgodnym z teorią plastyczną procesie pedagogicznym dla indywidualnych i społecznych przemian. Już wyjaśniam, o co chodzi. W 1972 lub 1973 roku Beuys wstąpił do Towarzystwa Antropozoficznego i na podstawie teorii Rudolfa Steinera opracował koncepcję rozszerzonej definicji sztuki i tzw. plastyki społecznej. Chodzi w niej o to, że celem artysty nie powinna być produkcja tradycyjnych dzieł sztuki, ale kształtowanie jedynego istotnego dzieła, jakim jest społeczeństwo. Ponieważ taka koncepcja misji artystycznej nie wymaga tradycyjnych kwalifikacji warsztatowych, artystą staje się każdy człowiek, który w jakiś sposób wpływa na kształt życia społecznego. Jednym słowem, każdy jest, a w każdym razie każdy może być artystą. Realizację tego postulatu rozpoczął Joseph Beuys jeszcze w 1971 roku, gdy jako profesor Akademii Sztuki w Düsseldorfie przyjął do swojej pracowni wszystkich kandydatów, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia, a potem, okupując wraz ze studentami rektorat, zmusił władze do ich immatrykulacji. Zgodnie z ideą społecznej plastyki, studia w pracowni Beuysa
nie polegały na opanowywaniu tajników warsztatu rzeźbiarskiego, ale na dyskusjach ideologicznych i tworzeniu projektów społecznych. Osobom, które nie znają twórczości ani postaci Boyce'a, jest ona nieco bliżej omówiona w mojej witrynie. Wspomnę tylko, że mimo rzeźbiarskiego wykształcenia stał się on słynnym performerem, a specjaliści określali jego styl jako szamanizm. I sam Boyce traktował twórczość, a raczej działalność artystyczną, jako przewodzenie swego rodzaju społecznemu misterium, otwierające duchowe obszary pełne mitów, magii, rytuałów i szamańskich czarów. Marxistowska klamra spięła działalność Józefa Boyce'a, gdy w 1979 roku wystąpił jako kandydat do Parlamentu Europejskiego z ramienia tworzącej się wówczas Partii Zielonych i zyskał wsparcie znanego już Państwu przywódcy studenckiej rewolty lat 60. Rudiego Duczkę. Wspomniałem kilka szczegółów z historii Józefa Boyce'a nie bez powodu. Działając w bardzo trudno wymiernej sferze sztuki, stworzył on model mechanizmu kreowania nowych elit, których kryterium nie była jakakolwiek wiedza merytoryczna właściwa branży, w której działają, ale kwalifikacje właściwe specjalistom od propagandy ideologicznej i oficerom politycznym. Ponieważ w tej części pojawiło się wiele wątków, pora na krótkie podsumowanie. Proces nazywany marszem przez instytucje miał na celu narzucenie przez lewicową mniejszość w swojej większości konserwatywnemu i racjonalnemu społeczeństwu nowych zasad życia społecznego, całkowicie ignorujących praktyczną stronę tego życia i uniemożliwiających skuteczną produkcję potrzebnych mu dóbr. Skuteczność tego procesu uzależniona była od pozbawienia większości społeczeństwa zdolności do racjonalnego myślenia i rzetelnej wiedzy o rzeczywistości. W praktyce oznacza to upowszechnienie przekonania, że rzeczywistość nie rządzi się obiektywnymi prawami, ale można ją dowolnie przekształcać za pomocą języka, czyli performatywnych, magicznych zaklęć. Marsz przez instytucje miał więc prowadzić do zmiany rozumienia rzeczywistości i przedefiniowania wszystkich pojęć tradycyjnej kultury. Proces ten ułatwił dokonujący się w naukach społecznych zwrot lingwistyczny, odrywający refleksję o rzeczywistości od samej rzeczywistości oraz nowa formuła komunikacji społecznej, czyli formuła dyskursu. W formule tej wypracowywany jest nowy obraz rzeczywistości nazywany prawdą, niezależny od realiów życia społecznego i doświadczenia. Koryfeuszami tego dyskursu mieli być szamani znający tajemnice postępu i techniki zaklinania rzeczywistości i przewodzący animistycznym rytuałom życia społecznego. W planie marszu przez instytucje te szamańskie elity rekrutowane były na początku lat 70. z pierwszego pokolenia rewolucji kontrkulturowej według wzorca stworzonego przez Józefa Boyce'a. Elity te po ukończeniu studiów w drugiej połowie lat 70. zaczynały wspinać się po kolejnych szczeblach akademickiej kariery i dzisiaj stanowią one trzon środowiska naukowego, kreując kolejne pokolenia swoich krytycznych następców. Na zakończenie tej części historii marksizmu chciałbym wyjaśnić, dlaczego pominąłem w niej postać Antonio Gramsciego, większości interpretatorów kojarzącego się z marszem przez instytucje, a nawet traktowanego jako jego ideologa. Antonio Gramsci był włoskim komunistą, który wiele lat spędził w faszystowskim więzieniu, gdzie swoje myśli zapisywał w tzw. zeszytach więziennych. Teksty Gramsciego opublikowane zostały dopiero po II wojnie światowej i stały się przedmiotem studiów przede wszystkim w angielskiej szkole kulturoznawstwa, później neomarksistowskiej Nowej Lewicy. Jednak to, że Nowa Lewica studiowała teksty Gramsciego, nie oznacza, że cokolwiek z nich zrozumiała, a raczej, że zrozumiała z nich to, co z nich zrozumieć chciała.
Antonio Gramsci odróżniał władzę polityczną, czyli rządzenie państwem, od panowania nad społeczeństwem i uważał, że trwałą władzę zapewnia dopiero zdobycie hegemonii kulturowej, czyli narzucenie społeczeństwu własnego systemu wartości, ponieważ dopiero taka hegemonia legitymizuje władzę polityczną. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy nowa oferta kulturowa odpowiada duchowym potrzebom społeczeństwa. Dlatego wzorem kulturowego hegemona był dla Gramsciego Kościół katolicki. Według Gramsciego metodą zdobycia hegemonii kulturowej może być stworzenie kultury proletariackiej, alternatywnej dla kultury mieszczańskiej. Dlatego przykładał wielką wagę do edukacji, w tym do edukacji dorosłych oraz do roli inteligencji, która miała być awangardą takiej nowej kultury. Gramsci twierdził, że każdy jest potencjalnym intelektualistą, ale nie każdy świadomie przejmuje na siebie rolę intelektualisty. Jest bardzo prawdopodobne, że tu jest źródło hasła Józefa Beuysa – każdy jest artystą, ponieważ formułował on swój polityczny projekt i zakładał niemiecką partię studentów w 1967 roku, kiedy ukazało się pierwsze niemieckie tłumaczenie tekstów Gramsciego. Na czym polega nieporozumienie w sprawie Gramsciego i co odróżnia go w sposób zasadniczy od nowych marksistów antykulturowych? Otóż prawdą jest, że Gramsci był fanatycznym i infantylnym komunistą, co oznacza, że dążył do realizacji społecznej utopii, która musi skończyć się katastrofą, oraz że nie rozumiał, czym jest kultura. To znaczy nie rozumiał, że istnieje tylko jedna kultura, rozumiana jako mechanizm motywujący ludzi do twórczego działania i przeciwstawiał nową kulturę proletariacką jakiejś starej kulturze mieszczańskiej. Jednak Gramsci, nie potrafiąc dokładnie zdefiniować kultury, nigdy nie był programowo antykulturowy i w jego programie nie tylko nie było celowego niszczenia etosu pracy, ale wiele uwagi poświęcił on kształceniu proletariatu i jego elit. Tymczasem cała marksistowska antykultura, której pierwszym manifestem było prawo do lenistwa, a świadomie sformułowanym programem stała się teoria krytyczna, dążyła i dąży świadomie do wolności rozumianej jako wyzwolenie od wszelkiego przymusu i do zniszczenia etosu pracy, do pozbawienia ludzi szacunku dla systematycznego, celowego i zorganizowanego wysiłku, który jest nieodzowny dla funkcjonowania każdego systemu społecznego, jeśli ma on zapewniać ludziom zaspokajanie ich wszelkich, zarówno wysokich, jak i elementarnych potrzeb. Ponieważ jest wykluczone, żeby działania, które muszą powodować taki praktyczny skutek, były prowadzone przez kolejne pokolenia marksistów bez uświadomienia sobie ich skutków, uzasadniony jest wniosek, że ten skutek był i jest celem marksizmu. Nie był to jednak cel Gramsciego, dlatego zaliczając go do grona infantylnych utopistów, nie zaliczam go do prekursorów marszu przez instytucje ani marksizmu antykulturowego. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania już ostatniej części historii marksizmu.